będzie to monolog, niestety. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt długi i nie będzie tym samym nudny. Jechaliśmy do Szkocji 12 lat temu. Takie wspomnienie. Dzień dobry, moi drodzy. Witam wszystkich serdecznie, bardzo serdecznie w ten niedzielny poranek. To znaczy teraz jest niedzielny poranek, kiedy ja nagrywam ten film. Natomiast wy prawdopodobnie oglądacie to w poniedziałek. Słuchajcie, dzisiaj będzie taki nietypowy vlog, bo będzie to tak naprawdę moja historia, będzie to monolog, niestety. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt długi i nie będzie tym samym nudny. A nietypowy dlatego, ponieważ zdecydowałem się na opowiedzenie wam mojej historii, a konkretnie w zasadzie historii mojego syna, 12-letniego Kacperka, która to może dla wielu z was być inspirująca i motywująca zarazem. To jest historia, której nigdy nie opowiadałem na forum publicznym, na jakimś większym forum publicznym. To jest historia, którą tak naprawdę znam tylko ja, moja najbliższa rodzina i paru moich znajomych i szkoła, do której Kacperek chodzi. Chodził, bo teraz pójdzie już do średniej szkoły. Tak, tutaj 12-latki idą już do średniej szkoły, tak zwanej secondary school, czy tam high school. Jestem nowym youtuberem, tak jak wspomniałem. Nie wiem, czy tak powinno się robić, chcę wam opowiedzieć trochę o sobie. Chcę, żebyście wiedzieli, kogo oglądacie. Szybko, że jestem Marcin. Mam żonę Justynę, syna Kacperka. Przyjechaliśmy do Szkocji 12 lat temu, prosto do Edynburga. No i już tutaj jesteśmy, właśnie od tych 12 lat. A więc kiedy przyjechaliśmy do Szkocji 12 lat temu, to chcieliśmy właśnie podróżować i chcieliśmy sobie zbudować jakiś biznes, który zapewni nam tak zwaną wolność finansową, swobodę finansową. No to się na razie nie udało, ale udało się coś większego. Wyciągnęliśmy naszego syna z tego bagna, jakim jest głęboki autyzm. Jest teraz w naszym świecie i teraz następnym krokiem jest wyciągnięcie go w ogóle z autyzmu. Aby kiedyś ktoś mógł powiedzieć, że autyzm jest wyleczalny i ten chłopak jest tego dowodem. Drodzy rodzice, jeżeli są tu jacyś rodzice lub jakiekolwiek osoby, które mają do czynienia z dziećmi autystycznymi lub w inny sposób zaburzonymi, to chcę wam powiedzieć, żebyście się nie poddawali i chociaż to będzie bardzo trudne, będzie dla was to niezwykle trudne, pewnie wiecie, jeżeli macie dzieci z zaburzeniami, to jeżeli się poddacie i jeżeli oddacie dziecko w 100% tylko w ręce oficjalnej medycyny, oczywiście ja tutaj nie neguję oficjalnej medycyny, oficjalna medycyna jest wspaniała i robi cuda dla ludzi, ale musicie też dać coś od siebie. Do tej oficjalnej medycyny musicie dołączyć też coś od siebie. Jeżeli to zrobicie, to znacznie zwiększacie szanse na to, że wyciągniecie swoje dziecko z tych zaburzeń. I wiem, że brzmię teraz dla niektórych może jak jakiś nawiedzony ojciec, ale jeszcze raz powtarzam, my nie zrezygnowaliśmy z oficjalnej medycyny. Nasze dziecko było cały czas pod opieką terapeutów i lekarzy. My tylko dodaliśmy coś do tego od siebie. Dodaliśmy, uważam, bardzo dużo i pomoc lekarzy połączona z naszym działaniem dała dopiero takie efekty. Więc nie poddawajcie się. Jeżeli macie dzieci chore, to nie poddawajcie się. Róbcie wszystko, co możecie zrobić, bo to, co zrobicie, to na pewno wam wyjdzie na korzyść. Tylko wiadomo, musicie troszkę zasięgnąć wiedzy. A wiedzy możecie zasięgnąć w wielorakki sposób. Są książki, jest internet, są ludzie tacy jak my, którzy już mają takie doświadczenie. Ponieważ nawet w tych czasach, kiedy nasze dziecko było zaburzone, jeszcze tam parę lat temu, kiedy nie był w tak dobrym stanie jak teraz,
to my już podróżowaliśmy i chociaż było bardzo ciężko gdzieś na lotniskach, w pociągach, on się buntował, on popadał w agresję, to jednak gdzieś na łonie natury, w lesie, na łące, w jeziorze, on się uspokajał, on się otwierał i on po prostu był szczęśliwy. Może kiedyś zdecyduję wam się opowiedzieć, co robiliśmy, aby pomóc naszemu dziecku. W każdym razie kosztowało nas to mnóstwo czasu, wyrzeczeń. Ja dosłownie kilka lat nie wychodziłem z domu spotykać się ze znajomymi, tak samo moja żona. My nie wychodziliśmy z domu do znajomych. Nasze życie wyglądało praca, czy tam jakiś biznes, dom i terapia naszego syna. I tak codziennie. Wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale dobrze się bawiliśmy z tym, ponieważ czuliśmy jakoś wewnętrznie, że to, co robimy, ma sens i że to, co robimy, to przyniesie spodziewane efekty, czyli wyciągnięcie naszego syna z tego zamkniętego świata. Jeżeli będziecie chcieli kiedykolwiek dowiedzieć się, co robiliśmy, jakie stosowaliśmy terapie, jakie działania podejmowaliśmy, to ja mogę nagrać film o tym. Musiałem przerwać na chwilę ten mój monolog, to znaczy wy tego pewnie nie widzicie, ale może widzicie taki przeskok na filmie. Zbieg okoliczności, opowiadam wam historię mojego autystycznego syna i przy okazji spotkałem jedną z nauczycielek i terapeutek Kacperka. No, zbieg okoliczności, no mniejsza z tym. Dobrze, ja już kończę. Chciałem tylko jeszcze na koniec powiedzieć, że to, o czym mówiłem, to nie jest żadna porada medyczna, to jest tylko moja historia. Jeżeli cię ta historia zainspirowała, to proszę cię o like, subskrypcję, jakiś komentarz. Jeżeli cię nie zainspirowała i masz ochotę też wyrazić jakąś swoją krytykę, to jak najbardziej konstruktywna krytyka jest bardzo mile widziana. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, jeżeli coś się chcesz więcej prywatnie dowiedzieć, to po prostu napisz do mnie i ja się z tobą skontaktuję. Możesz też w komentarzu napisać, że chcesz prywatny kontakt i ja się do ciebie odezwę. Dziękuję i życzę ci miłej niedzieli, czy tam poniedziałku, nie wiem w jaki dzień oglądasz, czy wtorku, środy. Trzymaj się.